Siema, witajcie. Miał być ogólnie odcinek o The Sims 4 z okazji dziesięciolecia istnienia już tej gry. Tylko problem polega na tym, że ja w ogóle w tą grę nie gram. Więc myślę, że niewydanie odcinka z okazji dziesięciolecia The Sims 4 też jest jakimś tam swego rodzaju specjalem, ponieważ w sumie co tutaj świętować? 10 lat wskrzeszania trupa non-stop. Tak bym to mniej więcej ujęła. Też może nie powinnam tego oceniać, ponieważ ja w tą grę naprawdę bardzo mało grałam, ale ilekroć próbuję się do niej przekonać, to po prostu mnie to szybko odrzuca. Tak. Tak myślę. Może gdybym miała wszystkie dodatki, akcesoria, kity, shity, jak to tam się nazywa, może bym jej ta gra pochłonęła. A problem polega na tym, że ja nie jestem zwolenniczką piracenia. A sorry, ja lubię swoje nerki i nie zamierzam jednej nerki oddać, tylko po to, żeby mieć wszystko. Wszystko z The Sims 4. Także no, to tyle, jeżeli chodzi o mój specjal na temat czwóreczki. Jeżeli chodzi o trójkę, jak już wcześniej wspominałam na grupie Społeczność, wszystkie sejwy mi się zesrały. Może to nie jest nic takiego strasznego, ponieważ ja w tej grze przez 20 odcinków nie zrobiłam prawie nic. Ale może to jest po prostu jakiś taki motorek napędowy do tego, żeby zrobić coś nowego, coś bardziej ambitnego w tej trójce. No ale może to kiedyś. Aktualnie nie jestem w stanie być na tyle kreatywną, żeby wymyślać coś totalnie od podstaw. Jeżeli chodzi o dwójkę, to fajnie mi się z niej nagrywa shortsy, ponieważ moją ostatnią ankietą było zapytanie, co najbardziej lubicie oglądać na moim kanale. I okazało się, że dwójka. Bardzo dziękuję. Tylko problem z dwójką polega na tym, że na spokojnie mogę powiedzieć, że nagrałam chyba 400 filmików o dwójce. I aktualnie jestem na takim etapie mojego życia z dwójką, że trochę nie wiem już co nagrywać. Trochę ta gra mi się już przejadła. Muszę chwilę odsapnąć. Bardzo bym chciała kontynuować ogólnie moją serię z psucia gry. Ale też mi się wydaje, że ja już tam wszystko osiągnęłam, co mogłam. Oczywiście mogłabym więcej, tylko że obawiam się, iż mój poziom pod względem programowania, który wynosi zero, nie pozwoli mi już nic więcej z tego wskrzesić. Więc została jedyneczka. Także dzień dobry. Jesteśmy w jedynce. Mojej grze. Tyle powiem. Nie mam totalnie pomysłu na odcinek, ponieważ robię to troszeczkę spontanicznie. Po prostu pomyślmy sobie, że spróbuję zagrać. I zagramy znowu moją szczęśliwą rodziną, która ostatnio przyniosła mi mega fuksa, czyli to jest to stare... starzy Simowie z mnóstwem kotów. No... Trochę ta rodzina odzwierciedla mnie, bo najprawdopodobniej ja tak będę wyglądać na starość. Tylko, że ja pewnie nie będę mieć męża. Więc tym bardziej czuję totalną empatię do tej rodzinki, także wejdźmy. I tak myślę sobie, kurde... Może by tak ponownie spróbować stać się gwiazdą, tym bardziej, że w ostatnim odcinku strasznie mi się pofarciło i mamy tych dwóch przyjaciół, którzy mogą nam pomóc w zdobywaniu tych gwiazdek. Tylko oczywiście oni znowu zdychają na potrzebę, nie? Bo to jest jedynka. Ale spróbujmy chociaż trochę ich ogarnąć, okej? Okay? Spróbować zawsze można. Ciekawe, czy to mi się uda. A potem tak, bo oni aktualnie obydwoje nie mają pracy. Ten jest strasznie wykokszony. Ja chciałam ogólnie babką pograć, ale myślę, że on ma o wiele większe predyspozycje do bycia tą gwiazdą. Przynajmniej nie namęczę się. Jeżeli chodzi o jego punkty. Co on się zesrał w gacie? O, sorry, mordo. No i po co się myłeś? Teraz musisz drugi raz się myć. Ale koleżanka ten nie przeszkadza i to w ogóle zaczęła łazić w twoich szczynach. Nawet dojadła po tobie żarcie. Spoko. To tu się dzieje.
Na dzień dobry już mamy takie action. No dobrze, no w sumie to fajnie, na przypale albo wcale śpi. No ona już jest z ponią. Nie, dobra, okej. Pierwsza myśl najlepsza. Nie, moją pierwszą myślą to było, żeby Cornelię dać na to. Nie, to nie, to druga myśl najlepsza. Także jedziemy sobie ogólnie w Guntera. Czy on już się nadaje? No prawie. Ciekawe, czy w ogóle się będzie nadawał do znalezienia tej pracy, bo oczywiście w jedynce to nic nie jest proste. Mają słaby nastrój, to nawet pracy ci nie znajdą. No to oglądaj. Czemu klikam wyłącz? A wiem, bo w dwójce. W dwójce masz oglądaj na górze, wyłącz na dole. Tu jest totalnie poprane wszystko na odwrót. Czy oni tutaj mają jakąś gazetę? A jest! Znajdź agenta. Dzień dobry, tak! O, dobra, to może chociaż się nażry. I będziemy próbować, nie? Próbować każdy może. Ogarniać jedynkę trochę lepiej albo trochę gorzej, ale możemy wszyscy, nie? No nie, on ma energię. Kurde, nie, naprawdę, ja mam ambicje. Ambicje taką, żeby naprawdę zacząć tą jedynkę ogarniać. Ja naprawdę super mi się wścieka i super mi się to wszystko robi, ale na chyba 40 odcinków, które już nagrałam z jedynki, to warto by było co nieco potrafić. Dosyć lamienia. Czas się naprawdę uczyć gamingu. W końcu jestem profesjonalnym simtuberem. Ja teraz to mnie trochę bogieło, przepraszam. Trochę mnie wodza fantazji wzięła i... szkoda gadać. Tak, do show biznesu, okej. Okay. Pójdziemy sobie do show biznesu i będzie fajnie, nie? Poproszę. Kurde, ja już kminię, ja tutaj już matematykuję. Gdzie tutaj jechać? Gdzie to było to karaoke takie? Chyba tutaj. Tutaj, gdzie możemy odkądś zacząć. Tylko nie spojrzałam oczywiście, czy on ma kreatywność. Inwencja to kreatywność chyba w tej części. Zawsze mi się to myli. Ale wydaje mi się, że taki on ma prawie na maksa. Okej, okay, to się może udać, proszę państwa. Pierwszy gameplay bez Rage Quita? Popychadło. No dobra, okej, okay, poczekajcie. O. Halo. A teraz mogę być tym. Ale nie, ja tutaj chcę. On ma dobrą inwencję, także kurde, doimy tą krowę. Póki jest mleczna, czy jak to tam się nazywa. Z czego kojarzę, to chyba się dało tutaj wbić dwie gwiazdki. Trochę trzeba było się nagimnastykować i nawkurzać. Ale to miało sens. Kondycja, kurde. Nagle ta gra wymagała ode mnie, zawsze pamiętam, inwencji albo charyzma, teraz nagle jej się uroiła kondycja, bo ja uznałam, że może. Że może. W końcu będę miała jakiś odcinek pozytywny, nie? Nie! Oj, co, i teraz wrócę durna kiero. Wrócę stąd, no. Mam dobre staty i będę musiała czekać cały dzień, aż mi się te staty popsują. Oj. No dobra, no kurde, no. No spoko. Damy radę. Już nie tyle rzeczy przeżyłam w tej jedynce, żeby się martwić jednym punktem kondycji. Bądźmy pozytywni. Szczerze, jedynka to jest na razie jedyna gra, w którą jeszcze jako taką mam ochotę grać. Także naprawdę muszę znajdywać w tej kupie gówna jakieś mega pozytywy. A nawet nie wiem, gdzie tutaj można kupić sobie ten do kondycji. A, jest, okej. Okay. Oczywiście można by było też basen kupić zapewne, ale byłoby zbyt prosto, ćwicz. Jak to? Jak to przygnębienie? Posłuchaj. Ja wiecznie narzekam na plecy, jestem zawsze trochę głodna. No, czy śmierdząca? No nie wiem, nie mi to oceniać. A śpiąca to już w ogóle... Ale ja muszę jakoś funkcjonować, durny Simie. A ty co? A ty co wybrzydzasz? Nie, no. A ta co? A ta na zielono cała zadowolona. Muszę ją też tam walić do gwiazd. Do tego showbiza. Niech się też trochę pomęczy. No i on jest śpiący. Ale poczekajcie. Ale może dał radę poćwiczyć. Dobrze. Ciśniesz, koksu. Ciśniesz.
Nie, ty durna babo. Ale zresztą, dobra. To jest odcinek o Gunterze, a nie o Cornelii. Z Cornelią może się stać wszystko. Dobra, tylko tam nie idź do Cornelii, tylko sobie idź spać. No dobra, no okej. Myślę, że... na spoko. Nakarmiłaś kotki, durna babo. Ej, ona wcale nie jest taka durna, ponieważ je nakarmiła. Nice. Ale w tej części to naprawdę wolno. Ale to wolno leci ta energia. Do przodu. Ale Sara, mam tu jakiegoś gościa. Może by tak trzeciego przyjaciela challenge zrobić. Oh! Bym się chyba autentycznie zesrała. Ej, Hyacinta, siema. Chyba ktoś mi dał komentarz pod jednym z moich filmów, że Hyacinta trochę wygląda jak Ella Gavin. Ej, i się zgadzam z tym. W ogóle jednym z moich durnych pomysłów do rozgrywki w Trójce było to, żeby zrobić przygody Eli Gavin i Marka Wangowskiego. Dajcie znać, czy ktoś by to oglądał, nie wiem. Może kiedyś to zrobię, ale tak mi przeszło przez myśl. I potem uznałam, że nie, przez najbliższe 3 dni masz się nie dotykać komputera. Ale jak chcecie, jakbyście chcieli. W ogóle jestem ciekawa, ile osób z was siedzi w uniwersum Eli Gavin. Ja nigdy w życiu nie spodziewałabym się, że będę śledzić losy jakichś pato-youtuberów, bo dla mnie to było żałosne. Ale jakoś tak się wkręciłam w tą gównianą historię tej psychopatki. Naprawdę. Nie wiem. Oszałamiające jest to czasami, jak ludzki mózg może zawieść i w takich momentach może... gloryfikować takie persony jak Ella Gavin. A, myślałam, że ona już idzie. Nie, chodź tutaj, poczekaj. Minus 12! Gro, no! Gro, proszę. Co? Kto? Kto umarł niby rzesz? Kut mi któryś zdech? Co? Ale, ale przez co zaatakowany? Louis mi zmarł, ale dlaczego? Czy ktoś mi jest w stanie wyjaśnić? A, bo głód? Nie, no najgorzej, no. A taka fajna była gra, nie? Mój pierwszy i ostatni wyhodowany kotek, no. Przecież ma jedzenie, co za baran, no. Czemu się poskładał? Dlaczego? A tak miało być pozytywnie, no zaczęłam kurde pieprzyć o Eli Gavin i już nawet kot z gry komputerowej postanowił popełnić samobójstwo poprzez głodówkę. Gratulacje, twój zwierzak zdobył punkt umiejętności. No szkoda, że tamten nie zdobył punktu umiejętności pod tytułem życie. Tylko dla ludzi. Mogę płakać nad kotkiem? Nie, no kurde, tak miało być fajnie, no. Ta gra jak zawsze mi takie przykrości. Jezu, i tamta jeszcze, tamte, kto tu ryczy? Jezus Maria, Ella Gavin ryczy. No jakie to przykre, oja. No to porozmawiaj o kotkach w takim razie, jaki jest szkoda tego kotka. Nie, no przestańcie ryczeć nad tym kotem, bo zaraz też się popatrzę. Nie róbcie tego, wyzwy role. Może włączyć, może zaproś tam Ella Gavin. Usiądź. Ona naprawdę woli lamentować nad tym kotem. Nie ma. Kurde, chciałam to usunąć. Ej! No weź, no przestań. Zapytaj. Nie, czekaj, coś głupiego kliknęłam. Nie. Rozmawiają zainteresowania, wy macie dobre kontakty. No nawet macie dobre jak na Simów. Ale dobre mają. A czemu my już się w ogóle z papuszką nie kolegujemy? What the hell? Nie. No nie, miałam mieć przyjaciela, dwóch przyjaciół, żeby awansować. Nie wyj nad tym kotem. Jedź lepiej, żeby spać, żeby się wyspać i żeby awansować. Nienawidzę tej gry. Ale muszę ją lubić, bo to jest jedyna gra, która mi została aktualnie. Nie no, tak na serio, to muszę naprawdę nad Trójką się mocno zastanowić. Aby nagrywać trochę coś bardziej ambitnego niż Pato Altusy. Ale kurde, ja lubię takie głupoty nagrywać. Naprawdę mi to strasznie odmóżdża. A ja nie potrzebuję tego. Potrzebuję. Wykąp dupę.
Dobra. On wstał nawet sam z siebie. Genialnie. Dobra. Zjedz sobie śniadanie. Okej, okay. Nie spaliłeś chałupy? Dobrze. To się wykąp. Korzystaj. Popitol może z tą swoją. Pocałuj mu śnij wargami. Dobra, ja ten telewizor sprzedaję ogólnie. Też dostałam kiedyś komentarz, że strasznie irytuje kogoś telewizor właśnie, jak na przykład ja gadam i simowie oglądają. I to jest prawda niestety. Ale no niestety nie mam na to wpływu, bo oni ogólnie mają wysrane w ten telewizor. Dlaczego oni się w ogóle nawet nie chcą pocałować? Dobra, mam ich w dupie ogólnie. Weź skorzystaj. I spróbujmy jeszcze raz. Ale pierw może zawołaj, wiesz co, weź zawołaj tego sąsiada. Tą całą tą. Rozmawiaj. A, w dupie cię mam, okej. Okay. Gderanie, no ale dlaczego oni... A, ale od gderania im się o dziwo polepszają te stosunki. No to gitarka. Wezwij taksówkę do dzielnicy show biznesu. Tak. Czy naprawdę nie potrzebujemy już niczego więcej? Chyba nie, póki co. I poczekaj, gdzie możemy w ogóle? A, do studia muzycznego. Ja jako pamiętam, jak ostatnio z Williamsową szukałyśmy tego studia muzycznego. I to było chyba też tu? Chyba na wszystkie parcele, tylko w jednej to się mieści. Dokładnie, uff, dobrze. Ale nie pamiętam, jaka ta opcja była dostępna od takiego niskiego szczebla gwiazdorstwa. Nie, no on w ogóle z tym frakiem, taki stary dziad. To wyraźnie nie twój dzień, ale to nie jest moje życie, ale nie wnikajmy w to jeszcze raz. Okej. Okay. Dobra, chyba tym razem pykło. 75, no w sumie na kasę nie powinniśmy narzekać. Ale śpiewa. No dobra, no, ale mam tą gwiazdkę, czy jeszcze nie? No nagraj motyw przewodni, mordo. Czemu jeszcze nie awansowałam? No zaraz on znowu będzie zbyt miał słaby nastrój, żeby robić cokolwiek, tylko że gro, please. Bliska gro, do jasnej cholery, no. Miało być tak dobrze. Jak to nie mój dzień, no. No i zaraz dupa będzie się zesra. No ale co? A, bo potrzeby. Od podziwiania ten jest gitarka, polepsza się rozrywka. Trochę tak jakby tak, ale potrzebuję czegoś więcej. Może podziwiaj rybki. Jest gitara? Słaba ta rozrywka rośnie, no słabo. No weź jeszcze raz spróbuj, Mordix. Mordix, no. Mordix. No i co? I gówno, jeszcze nie awansowałam. Dlaczego jeszcze nie awansowałam? No! Okej, okay, bo już miałam wychodzić, już miałam zrobić rage quita w ostatnim pieprzonym momencie. Ale on już jest taki śpiący, że on gówno zrobi. Ale okej, okay. I co potrzebujemy? Pewnie dwóch przyjaciół. Nie, kondycja, no. Tyle mam tych różnych tych. Umiejętności, gówno i przychodzi co do czego to nie. Mówią ci, że masz kondycję nagle. Ale skąd? Ja, kiedy ja to zrobię, jak on zdycha wiecznie? Dobrze, śpi w piżamie. A ona, nie wiem, dobra, ja mam ją w dupie. Jestem zła, że mi ten kot zdechł. Także tym bardziej tą starą babę też mogę poświęcić. W imię tego biednego kotka. No dobra. Zjedz obiad. Ale oni, kurde, z drugiej strony potrzebują telewizora, bo im się chyba najłatwiej nabija to. Dobra, postaram się jakoś to ogarniać. Żeby to nie było tak cały czas, ta telewizja nie leciała. To będzie ciężkie, ale może dam radę. No tutaj rozrywka naprawdę koks leci. No i dlaczego ty nie wyłączasz właśnie tego? Ja nie kumam. Dobra, może będzie mógł sobie nabić ten punkt kondycji, to byłoby coś mega. Ale to wolno leci. Ja jebę i pewnie... Aha. No witajcie w tej pięknej grze. Aha. Ta, którą nie steruję, to pewnie sobie... Dobra, chociaż nie daję sobie lepiej rada, ale no powiedzmy, no... No weź, ćwicz, mordo. Tylko chodź na siłownię, zaraz sobie zjesz steaka, no i gitara.
Jest śniadaniem. Nie, ty idioto! Czemu ta gra mnie tak nienawidzi? Dlaczego? Najbardziej martwi mnie to, że nie mamy tego przyjaciela i zaraz ta gra wybuchnie i będzie kazała sobie mieć tych przyjaciół milion, aby móc awansować. No jak to w pracy? Po co pracować? Mordo, wyjaśnij mi to. No jest mega śpiący i to też niedobre. A ty z tym Lujem jeszcze się kolegujesz? Jeszcze tak. No a już ze wszystkimi nie tak bardzo. No niedobrze. Ja pierdziele. To towarzystwo ma słabe. To by fajnie, gdyby do tej papuszki zadzwonił albo gdyby ją zaprosił. To by miało prawo się udać. Tylko ciekawe, czy łaskawa papuszka już wróciła z pracy, ta nasza ptaszynka zasrana. No. Jak to wygląda? Jezu, to cały czas spada. No dlaczego? A przelezie tutaj chociaż? No mogę wpaść na chwilę. To dawaj, mordo. Wbijaj. Może creepy telefon? Odbiera to. O matko, tak ja dawno nie widziałam kasy. Kasy przez telefon w Simsach. Jedynce, zawsze to jakieś pogróżki. No Jezu, Monia. Monia, rusz tą dupę. Monia. Monia, ile ty tak szłaś długo, jak tak można? Dobra. O, zainteresowania. Zainteresowania zawsze spoko wchodzą, o dziwo. Jeszcze raz. Wow. Ej, no naprawdę, nie chcę się przechwalać, ale ja trochę zaczęłam już tą grę ogarniać, co mnie to ogólnie przeraża. Proszę państwa, nowy etap w życiu Mary Marie Sims. A, jak dobrze, że w takich momentach ta gra potrafi mnie zripostować. Że nic nie jest takie, jakby mogło mi się wydawać. Jestem malutkim człowieczkiem wobec potęgi tej obsranej, pieprzonej gry, jaką jest The Sims 1. Żegnaj, żegnaj, nara. Jezu, jesteś zbyt śpiący, żeby oglądać telewizję. Zazdroszczę. Ja ogólnie mam takie super moce, że potrafię spać jednym okiem, a drugim jeszcze oglądać jakieś gówno w TV. A potem się dziwię, że jestem niewyspana, że ojoj, ojoj, jak mi się ciężko spało. No, tak to wygląda mniej więcej. Moje zasrane życie. Mamy dwóch przyjaciół. No i ładnie ogólnie. Może do tej Elki by zadzwonił? Albo do Tiffany w sumie. Jeden Louis. Włącz, okej, to sobie może pooglądajcie razem TV-ko, co? To jest w sumie jakiś sposób. Co on tak długo żre? No, nie wyłącz, no. Myli mi się to. Oglądaj. Ładnie. A jakiś gość w ogóle, jakiś Ążej. Ążej z uniwersum Eli Gavin. Ążeju, siema. O interesach? A to jest jakiś może ten, to jest jakiś może Ążej z tego, z Hollywooda. W sumie to nie wiem. Możemy się z nim zakumplować w sumie, why not? Zapytaj, czy mnie podziwiasz na pewno? A, coś już gadka nie wchodzi, no tak. Oglądaj TV? No nie, no. I spać, żeż. Zawracanie dupy, a to naprawdę sobie świetnie radzi. Ja w ogóle się nią nie zajmuję. A ona jest koks. Przecież nie byłam tam do cholery jasnej przez jeden pieprzony dzień, ponieważ on regenerował swoje potrzeby, gro! Nienawidzę tej gry. Właśnie sobie uświadomiłam coś, że nienawidzę tej gry. I będę coś kombinować prawdopodobnie z The Sims 3, ponieważ ta gra mnie doprowadza do szału. Nie, ja nie mogę, nie. Nie, po prostu jeden dzień tylko tam nie byłam i odbudowałam relacje Sima i też i jego potrzeby. Dlaczego ta gra mnie za to kara? Dlaczego, 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 dlaczego? Nara!